dostawą z papierem, z rolkami papieru. Cała przyczepa zresztą, także byłem troszkę przeładowany. Musiałem z paliwem na pół zbiorniku jeździć. Nie kręciłem, bo to było w nocy. Dojechałem w nocy, się rozładowałem o 5 rano. Jeszcze było ciemno. A teraz jadę po towar, po odbiór towaru, po pick-up. 2 godzinki drogi stąd, nawet nie całe. Też w tym samym stanie. Virginia, to są takie stany bardzo zielone. Dużo drzew, dużo się jedzie takim właśnie ala wąwozem zadrzewionym. Jedzie mi gościu w tym szeli. Jedzie. I tak to wygląda. Także lecimy. Odezwijmy się na miejscu. Na załadunku. Tak, jestem na miejscu. Dojechałem, byłem się tam zarejestrować. Ja muszę czekać na bramę numer 3. Akurat pod trójką jest ten biały Peterbilt. Jak on odjedzie, to ja się tam cofnę. Przesunę osie do tyłu. Dwa pasy wymagają, żeby były, więc mam na przyczepie. No i czekamy. Miałem być przed godziną drugą. I jestem. Jest w pół do drugiej na chwilę obecną. Także wszystkie doki są prawie że zajęte. Tam jest chyba tylko jedna rajka wolna. Ale tam może dostawy są na odbiory towaru tutaj, nie wiem. Powiedziała, że drzwi numer 3. Więc czekamy. Mam nadzieję, że zbyt dużo tu czasu nie stracę, żeby mnie nie zabierało z mojego czasu pracy. Tak to wygląda. Jestem załadowany i wyjeżdżam z tego przybytku, z tego warehouse'u. Do celu pokazuję jakieś 2400 w milach, oczywiście 2400 mil. Jak wyjdzie, zobaczymy, bo ja nie zawsze jadę tak, jak mi pokazuje GPS po nitce. Staram się niektóre drogi omijać, jadę sobie innymi. Ciemno było, więc dlatego nie nagrywałem już tego miejsca. A dzisiaj trochę długo pospałem. Byłem już w trasie od godziny chyba. Jak nie lepiej. Nawet dwóch chyba, ale nie śpieszę się. Tak czy siak, gdy muszę zrobić reset. Dzisiaj jadę cały dzień. A jutro mi jeszcze zostanie z 5 godzin
Także północną Dakotę. Północną Dakotę będę musiał przejechać już po resecie. Jeszcze szybko tylko przeglądnę ten płyny. Rzucę okiem na silnik i można będzie powoli startować, bo logbooka zrobiłem, więc jest wszystko przygotowane. I tak to wygląda. Zderzak trzeba będzie odkręcić. I to najpierw sobie ją lekko dźwignę i już. I tak to jest. Co zrobić? Mam ostatnio chyba seksualne podejście do pracy, bo tak jakoś wszystko robię bardzo spokojnie, bardzo wolno. Ale może dlatego, że jestem trochę zmęczony. Dobra. Rzucimy okiem szybko na olej i na te inne płyny. Bo nie ma wyjścia. Takie rzeczy to nie to, że warto, to trzeba sprawdzać. Bo nigdy nie wiemy, kiedy się zrobi jakiś wyciek i możemy po drodze powoli gubić olej. Jest na full. Akurat widać. Także jak przyjadę, to biorę olej do wymiany. Akurat się już zrobi ta ilość kilometrów, co trzeba wymienić olej. Rzucę tylko sobie okiem na paski, w jakiej są kondycji. Ok. Jakiś plam nie ma, oleju pod spodem nie ma. O, jakiś tam robak chodzi po oponie, gąsienica. Jeszcze zrzucimy okiem na drugą stronę, bo płyn chłodzący jest na maksa. Do spryskiwaczy zaraz dolejemy, bo wiadomo, używa się. Już zobaczę sobie na wspomaganie kierownicy. Jest dużo, nawet więcej niż maks. Troszkę powyżej maksa jest, ale nie szkodzi. On tak miał zawsze, że raz to zostało dolane i tak się trzyma. Doleję sobie tylko jeszcze tutaj tego wariata i już. Tak to wygląda. Żeby mi po drodze nie brakło. Choć ja staram się mało używać spryskiwaczy podczas jazdy, bo tak jak już kiedyś wspominałem, nie lubię, jak mi chlapie po lusterkach potem. Bo jak się jedzie szybciej, to wszystko zwiewa i idzie na boki. I zwłaszcza lusterko od kierowcy jest potem pochlapane, a w nocy później przeszkadza, bo się źle widzi. Zwłaszcza w nocy. Zawiasy skrzypią, także zamykam budę i można uciekać. Tu jest wszystko ok. Wycieków nie widać. Nie widać. Kolumna kierownicy się trzyma. Także kamera została w środku.
postawiłem ją nie w tym miejscu co trzeba. Ale ciepło jest. Górę lato. Dosłownie lato. Ale nic. Zima idzie. Za niedługo. Także będzie już tak mniej ciekawie. Długie noce, zimno. Ślisko. Jak to bywa przeważnie w Kanadzie. Co zrobić? Takie uroki zimy. A co ja w zimie będę robił, gdzie ja będę jeździł? Nie wiem. Lecimy lekko. Okej. Nie będę jeździł chyba do Stanów. Myślę, że na Kanadzie już nie będę siedział tak jak tamtej zimy. Będzie przykro. Wiecznie. W tych niskich temperaturach, w tym śniegu. Się szarpać. No ale co będzie, to będzie. A ważna rzecz, jak już robię przegląd, to rzucę okiem na kierunkowskazy. Na kierunkowskazy i co najwyżej stukamy opony. Czy tam czasami gdzie wiatru nie brakuje. Tu by było, tu kierunek świeci. Tu kierunek też świeci. Ale jest ciepło, kurde. Trzeba będzie po drodze wziąć jakiś prysznic. Silnie zerwany. Tu się świecą, tam się świecą. U góry też mrugają. Szczepa jest rentowana z Wizards. Wypożyczyli. Czasami brakuje tych przyczepi. Nie wiem, to nieraz spowodowane jest tym, że ładunki przyjeżdżają. Umówiony jest appointment na rozładunek nieraz za 2-3 dni. A są nowe ładunki, towar musi jechać. Szczepy są zblokowane. To też jest właśnie złe dla firmy, jak są zblokowane, bo nie ma na co załadować i trzeba wtedy się posiłkować wypożyczalnią, co nie? A to już są dodatkowe koszty. No nic. Trzeba powoli spadać, bo zgrzałem się. Dzisiaj ujadę cały dzień. Jestem w Indianie, na dużym parkingu, na dużej rest area. Jedna z większych, jaką miałem przy okazji odwiedzić, bo przeważnie jest tak, że... Kurwa, ale się spociłem. Że są takie po 20 miejsc, po 10, po 30, no takie nieduże, co nie? A ta, tak jak pokazuje tracker, aplikacja to jedna rest area jest na 190 tracków, druga na 200. Także molochy. Ciężko stację paliw taką trafić, gdzie z reguły jest zawsze więcej miejsca na pompach. No ale jest jak jest, trzeba powoli uciekać. Ten gostek robi z taką tą, a zbiera śmieci. Widzicie? Zbiera śmieci, jedzie tym traktorkiem i robi porządek. Ja tam boję w śmietniku wyrzucić moje śmieci. Staram się to robić regularnie, żeby nie było za dużo. Mało powietrza. Muchy mi naleciały, kurde, bo nie fruwają mi ty podczas jazdy. Cio. Ale one nie chcą wylecieć. Jak się przyczepią, tak koniec. Dobra, powoli mogę startować. Dobra. Silnik się podgrzał. Także możemy powolutku startować. Wyciągnęła z tego woreczka, później jak wziąłem do ręki, trochę się tak kleiła. Była taka, jak było ślizga.
zjadłem ze smakiem, który kiedyś tak odkryłem, tak mnie żołądek bolał, to nie ma żartu, to jest kwas kiełbasiany. Trzy dni zjadłem. Jakieś jabłko tylko zjadłem. W ogóle głodu nie czułem, a żołądek miałem takie napady bólu, że hej. Także mam dużo jedzenia, mam obiad ze sobą. W lodówce mam nadzieję, że jeszcze jest ok. Bo ja już dzisiaj jestem szósty dzień w trasie. Więc od tygodnia to mam wszystko przy sobie, ale myślę, że jeszcze to nie jest takie stare. Mam nadzieję, że mogę to jeszcze jeść. Bo bym nie chciał się zatruć po raz drugi. Ale nic, będę podgrzewał mocno i już. Tak to wygląda. Dobra, bujamy się i uciekamy. Także jesteśmy w Indianie. Kierunek Indianapolis. Przelecimy ją ringiem. Jesteśmy tutaj. Indianapolis jest tu. Polecimy dołem. Oczywiście nie będziemy lecieć przez centrum. Oto rozjechane zwierzątko. Bywa, ale gorąco, że trochę się sklimatyzować. Także pokazuje mi na czerwono Google. Dobra, skarpie gorszy, bo to szybciej nie możesz. Będziemy mieli jakiś koreczek, ale spowodowane jest to tym, że tam będą remonty drogowe. No cóż, tak to bywa czasami. Dlatego lubię jeździć w nocy, bo jest większy spokój na drodze. Dużo większy spokój jest na drodze i jest przez to lepiej, co nie? Tak to wygląda. Dobra. Starczy tego gadania, jedziemy. Odezwę się potem. No, jeszcze kawałek tego ringu zostało południowego. I Indianapolis będzie za nami. Ale dosyć fajnie się jedzie, bo nie ma za bardzo korków, wszystko się fajnie porusza. Także jest ok. Jeszcze kawałek do zjazdu i kierunek zachód, ciąg dalszy. Tutaj zjechałem na Lovesa, miejscowość Pittsburgh, jak dobrze pamiętam? Jakoś tak. Co muszę zrobić? Muszę zobaczyć, bo coś mam z radiem satelitarnym. Radiem satelitarnym, bo nie działa mi. No i wyświetla się komunikat, że albo jest antena rozłączona, albo jest antena zepsuta. Antena jest podłączona. Nie wiem, czy jest problem z tym, z anteną od mi radio, bo są blisko siebie. A to jest mocna antena, ma 15 000 W. Zakupiłem tego Terminatora dwójkę. To trzeba się dobrze dostroić, żeby lepiej ten. Dalej działała, dalej siała, co nie? Ale myślę, że mam coś nie tak albo z radiem, albo z anteną. Zobaczymy, czy to mają anteny i może zmienię. Jak to nic nie pomoże, to ją zaraz oddam. Także jak to nie da efektu, to nie będę się pnął w niepotrzebne koszty, co nie? Kabel, bo mieli też kable. Być może zwina kabla, bo u mnie ta jedna końcówka przy radiu ma kilka tych takich listków połamanych, jakby to nazwać.
ale to co wchodzi, to tam są wokoło takie małe blaszki. Nie wiem, czy to widać, u mnie jest po prostu połamane w środku. Może źle też robi konekcję. Zobaczymy. W każdym bądź razie muszę ją wymienić na szybko. Jeżeli zadziała, to ok. Jeżeli nie zadziała, to ja ten kabel im oddam. Paragon wziąłem w razie W, więc wszystko jest zrobione tak, jak powinno być. Ok. Na razie go tak postawimy. Tu jest włączone. Jest włączone. Jeszcze tylko tam szybko wykręcę końcówkę, dam i już. Także będziemy wiedzieli za chwilę wszystko. Jak coś, to ja sobie go... A dobra, potem przełożę. Potem przełożę i już. Tylko wezmę. Także radio gra, zaczepiłem nową antenę, tylko tą małą kupiłem. Ja gdzieś miałem tą małą antenę, nie wiem czy ją gdzieś zostawiłem w domu, czy w shopie, czy przy innym traku, chyba przy szarej to jest. Ale kupiłem i gra fajnie, także powinno być dobrze. Swoik wymyłem, zupę grzeję, zjem, jadę dalej. Troszkę zgłodniałem. Dobra, radio działa, antena zmieniona. Obiad zjadłem, no wyjechać dalej. Prysznic sobie wezmę gdzieś dalej po drodze. Wykręcę pauzę z godzinę i wtedy się weźmie shower. Także uciekamy dalej. No, za dużo czasu marnuje. Już jesteśmy w Wisconsin. Przed chwilą zapłaciłem na wylocie na bramce w Illinois $8. Jedna opłata, już dalej opłat nie będzie. Także trochę się plany pozmieniały, bo może się uda, że nie będę robił resetu i polecę w Fargo do góry na północ i przekroczę granicę z North Dakota do Manitoby i polecę już po Kanadzie od Manitoby przez Saskatchewan do Alberty. Mam bliżej, więc może się uda, że się zmieszczę w czasie, ale to już tyle dzisiaj widział na koniec dnia, dokąd dojadę, no i dokładnie ile mam kilometrów do granicy North Dakota z Manitobą. Tak to wygląda. Pogoda barowa, mamy dzień kolejny, 23 wrzesień. Dojechałem wczoraj, to trochę kawałek pociągnąłem aż nad to, ale to nie szkodzi. Dojechałem już tu pod koniec Minnesota do Big Chiefa. Na tym egzycie 61, tak jak zawsze staję i mam jeszcze rzut beretem do Fargo. No i z Fargo już polecę na północ, tak jak wspominałem, do prowincji Manitoba, tam przekroczę granicę i polecę już po Kanadzie. Bo dzisiaj już mam 7 dzień, zostało mi 7,5 godziny jazdy. Jutro 8 dzień mi wskoczy, więc na schodzących, na godzinach odejmowanych, na recapie, jak zwał, tak zwał. Będziemy kontynuować i chciałbym jutro już dojechać do domu. Być w niedzielę wieczorem. Pogoda barowa, tak jak wspomniałem, pada. Wczoraj padało, całą noc padało. Pada dalej.
tak, że zrobiło się zimno. Trzeba było się ubrać w jakąś koszulę i długie spodnie, bo idzie zima, niestety. Końcówka września, październik na karku, więc trzeba powoli lecieć. Silnik się zagrzał, więc startujemy. Traków już podjeżdżało dużo. Zrobiło się dużo miejsca. Także lecimy. Do Fargo muszę wziąć paliwo jeszcze. Tu mam pół zbiorników. Więc zatankuję się i już potem będę się tankował gdzieś w Kanadzie. Może w Móżdżo. Raczej tak. Uciekamy. Tak, odjechałem od razu z tej pompy i stanąłem sobie tutaj między trakami. Tak myślę, nie zaszkodzi, jeżeli sobie zrobię pół godziny przerwy i skorzystam z tego, z prysznica. I wziąć sobie nowe. Czy nowe? Bieliznę, co nie? Szumka jakaś tam. A skarpety mi spadły. Zobaczcie, tutaj. Majki, dobra.
jazdę i ręcznik zasuwam, wezmę sobie szybko, się odświeżę i już. Przy okazji kawę i uciekamy. Może na jutro. Tu mam jeszcze trochę kawy. Na jutro. Także zmykam szybko i zaraz jadę dalej, bo dzisiaj mam mało godzin pracy, ale to jest przerwa, to mi nie zabiera z czasu jazdy tak czy siak. Okej. Tak, ja się wykąpałem, teraz szybko lekki posiłek i ten, nie jem obiadu, choć mam jeszcze, myślę, zjem sobie kanapki, jest wpół do trzeciej mojego czasu oczywiście. I to jest mój pierwszy posiłek, bo ja tak zawsze jem po południu, a rano nie jem. Rano tylko piję kawę. Także ser żółty i ogórki kiszone. Bez wędliny, bo wyrzuciłem, bo mi się coś tam, mówiłem, lekko podtrułem. No i ogórki. Polskie, mało solne. Ogórki szimstały 2. Kupione w polskim sklepie oczywiście, bo kiszone ogórki to tylko tam. W marketach tego nie ma. I ten. Jem i uciekam. 4 kromeczki dietetycznie i wystarczy. Pyszne. Tak, jej granica przejechana. Obecnie znajdujemy się już w stanie Manitoba. I 17 km mam zjazd w lewo na 23 highway. No i zobaczymy, dokąd dojadę, to dojadę. Mogę jechać do 7.30. Mam 5.30 mojego czasu, więc jeszcze 2 godziny jazdy i koniec. Jutro będę jechał na recapie. Mam na to 10 godzin i 45 minut, więc do Calgary będzie troszkę ciężko dojechać. 2 godziny może braknąć, ale zobaczymy. Ostatnią wagę mam przy wjeździe do Alberty przed Medicine Hat. Jak się zmieszczę w czasie na tą wagę, to potem zobaczymy, co dalej zrobimy. Także lecimy dalej. Za godzinę będzie ciemno. Niebo pochmurne, więc jest już teraz dosyć ciemnawo. Ale jednak dnia ubywa. Październik na karku, więc dni coraz krótsze. Okej. Lecimy dalej na Szczecin. Wystarczy na dzisiaj. Jeszcze zostało mi kawałek Manitoby, także jutro dojadę z Rańca do Saskatchewan i potem tylko Alberta i w Tomciu. Także w niedzielę po południu będę w domu, w poniedziałek, wtorek czyłem wolny, w środę będę wyjeżdżał znów. Nie wiem gdzie, zobaczymy, co by nie było, gdzieś to będzie. Także dalej już kręcić chyba nie ma sensu, bo to już stare tereny, Saskatchewan i Alberta pozostała na jutro. 1050 km mam do celu, do domu. Troszkę z tym czasem dzisiaj się naciągło, ale tutaj w Manitobie ciężko jest za bardzo z parkingami, z rest airą, z czymkolwiek. Jest tego trochę za mało. Ja jeszcze jechałem takimi bokami i na tych bocznych drogach to tam tym bardziej tego nie ma, więc w tym momencie może zakończymy ten filmik i za niedługo coś nowego się wrzuci, także do zobaczenia wkrótce. A tak poza tym, co chciałem powiedzieć, to nie zawsze dziękuję za te lajki, za te komentarze, ale bardzo to doceniam i jeszcze raz dzięki za to, że stawiacie te łapki w górę, ewentualnie komentujecie. Jest to dla mnie bardzo miłe, także trzymajcie się, do następnego razu, bye.